Dzień dobry, Anna Trajanowska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania wtorkowego wydania Kuriera Ostrowieckiego. Przed budynkiem Starostwa Ostrowieckiego odbyło się przekazanie specjalistycznego samochodu zakupionego ze środków Starostwa i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Otrzymał go Dom Pomocy Społecznej z Osiedla Słonecznego. To był konieczny zakup, choć placówka, w której przebywa 150 osób, ma do przewozu pensjonariuszy samochody, to są one wysłużone i niestety często zawodzą. Nowy pojazd zapewni nie tylko bezpieczeństwo i niezawodność. Dzięki niemu w wyjazdach będzie mogło brać udział więcej podopiecznych. Do tej pory dysponowaliśmy dwoma autami, które stosunkowo wiekowymi, mogłabym powiedzieć. Zostało w tym momencie pełnoletnimi, jak mówi pani dyrektor. Jedno z aut jest w stanie wymagającym wielu napraw. Wielu, dlatego że chociażby w poprzednim tygodniu już było remontowane. Jest dostosowane, usterki są usunięte, ale to pozwoli nam też szerzej udział brać chociażby w imprezach typu najbliższe Andrzejki, na które już będą mogły pojechać dwa auta, bo jesteśmy zapraszani. Taka inwestycja mogła być zrealizowana dzięki finansowemu wsparciu z programu wyrównywania różnic między regionami, odpowiadającego za likwidację barier transportowych, a prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wkład własny, czyli ponad 65 tysięcy złotych, wygospodarował sam DPS. Zakupiony został z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie sięgającej 80 tysięcy złotych. Pozostałą kwotę, ponad 65 tysięcy, były to środki własne wygospodarowane w ramach budżetu Domu Pomocy. I właśnie efektem tej dobrej współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi, samorządowymi jest właśnie ten specjalistyczny samochód przewidziany na różne wydarzenia, jakie towarzyszyć będą funkcjonowaniu DPS-u. Przede wszystkim na wyjazdy, na transporty specjalistyczne związane z takim normalnym funkcjonowaniem pensjonariuszy w DPS-ie. Życzymy pani dyrektor przede wszystkim tego, aby to auto sprawowało się dobrze, nie zawodziło i żeby wypracowywało swoje kilometry, czyli żeby tych możliwości wydarzeń, jakie będą przewidziane dla mieszkańców DPS-u, było jak najwięcej i żeby wszystkie wyjazdy i powroty kończyły się szczęśliwie. To już kolejne takie auto, jakie z tego programu trafiło do placówek ostrowieckich specjalizujących się w opiece nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program wyrównywania różnic między regionami i w ramach tego programu przekazujemy dofinansowanie organom prowadzącym, stowarzyszeniom, również fundacjom, które przeznaczają te środki między innymi na usuwanie barier transportowych. W tym roku przekazaliśmy na ten cel w województwie świętokrzyskim 2 342 000 zł. I między innymi ten bus pochodzi właśnie z tych środków, o których tutaj pan starosta powiedział. Dofinansowanie otrzymał z PFRON-u w wysokości 80 tysięcy złotych. Wcześniej także podobne dofinansowanie otrzymało Stowarzyszenie Szansa, które prowadzi warsztat terapii zajęciowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nowe auto, wyposażone w windę, będzie szczególnie przydatne do transportu osób, które muszą być przewożone na wózkach. Chcę tutaj też dodać, że jest to auto, które jest pierwszym autem w tej jednostce dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, czyli posiada ono windę, co ułatwi osobom na wózkach inwalidzkich korzystać przede wszystkim z dojazdów do wszelkiego rodzaju placówek służby zdrowia. No pewnie imprezy integracyjne, na które jesteśmy zapraszani do sąsiadujących z nami czy współpracujących z nami DPS-ami, również będą mile widziane. Nowo zakupiony samochód przeznaczony jest do przewozu 8 pasażerów.
hotelu Panorama w Jędrzejowie odbył się wernisaż poplenerowej wystawy uczestników świętokrzyskiego pleneru malarskiego, w którym wzięło udział 14 malarzy z Białorusi, Węgier, Litwy i Polski. Inspiracją dla nich było piękno ziemi ostrowieckiej. Plenery artystyczne to możliwość pokazania walorów przyrodniczych i architektonicznych poprzez sztukę. Nasza mała ojczyzna ma się czym pochwalić. Pomimo tego artyści rzadko zaglądają do nas w poszukiwaniu inspiracji do swoich prac. Tym bardziej cieszy inicjatywa Związku Zawodowego Twórców Kultury, który zorganizował właśnie w naszym powiecie międzynarodowy plener malarski. Świętokrzyskie plenery malarskie też w formule realizowanych sympozjum sztuk wizualnych, bo właśnie oprócz malowania, spotykania się właśnie towarzyszą nam rozmowy i spotkania artystyczne, prezentacje artystyczne, czyli obraz i słowo. I dlatego też nazywamy te nasze spotkania malarskie te też sympozjami takimi, że też chcemy między sobą artyści z całej Polski, z wielu krajów europejskich, a uczestnikami tego pleneru byli artyści z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Węgier i też pochodzenia rosyjskiego z Węgier i oczywiście artyści z Polski, z całej Polski, z Gdyni, z Warszawy. Organizatorzy chcieli w kontekście Święta Narodowego 11 listopada połączyć i zintegrować dwie dziedziny sztuki, malarstwo i muzykę. Tematem przewodnim pleneru to było, jakby to powiedzieć, uczczenie 200-lecia rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, naszego wieszcza muzycznego narodowego. W tym czasie listopadowym też w połączeniu ze 101. rocznicą pierwszą odzyskania niepodległości przez Polskę. A jakby to powiedzieć właśnie i muzyka, i rocznica, czyli historia Polski, ziemia świętokrzyska, żeby była takim elementem kreatywnym, łączącym po prostu, jakby to powiedzieć, wyzwalającym myślenie na temat właśnie sztuk artystycznych, plastycznych, malarstwa, że integracja sztuk, no i jak najbardziej krzemionki opatowskie, ale głównie był malowany krajobraz ziemi ostrowieckiej, Ostrowca Świętokrzyskiego, bo przyjechali tutaj na te 10 dni właśnie artyści bardzo znani w swoich środowiskach, czy na Białorusi, na Ukrainie, na Węgrzech, z malarstwa pejzażowego, że możemy powiedzieć, że to właśnie są specjaliści w tym temacie, w tej dziedzinie malarskiej. Kuratorami artystycznymi pleneru byli artysta malarz Jacek Dietwald oraz profesor Maria Karpienkowa z Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku. Гэты пленэр, які сабраў шмат мастакоў з Беларусі, нас 5 цэлых чалавек з Мінску, з Польшы. І мы прыехалі сюды в такую цудоўную пору для мастацтва, восень, бо вельмі ўсё прыгожа, і большасць з нас жыве ў вялікіх гарадах. Таму вось гэтае яднанне з прыродай, з палямі, са свежым паветрам было галоўнай інспірацыяй. Так само, як на любым пленэры, важны момант – гэта зносіны паміж мастакамі, гутаркі, сумеснае баўленне часу. Усё гэта ў нас было, мы ездзілі ў вельмі цікавыя вандроўкі па аколіцах. І як вынік паўсталі гэтыя творы. Кожны мастак мае сваю мову, свой такі мастацкае маўленне, і гэта ўсё бачна на цудоўных творах. Пленеры малярскія – то можлівость артыстычных спаткань. Творцы прэзентуюць розныя тэхнікі, маюць розныя спойжэння на рэчывістость. То рівніш оказія до виміяны досвядчань старших артыстов з младымі творцамі. Польська єсень є дуже вдячним тематом для малярі, що невантпліві відаць в працах, презентованих на вернісажу по пленеровій вистави. Єсень є капришна, але потрафі бути направді пікна. Inne jest światło, słońce jest niżej. Jak się trafi ładną pogodę, to naprawdę potrafi być dużo ładniejsza niż inne pory roku. Co pana zauroczyło? Jaki fragment? Ja się skupiłem na ruinach, bo w moim rejonie brakuje właśnie takich jakichś starych zamków, więc tutaj mnie właśnie zachwyciły ruiny Krzysztopór zamku i też tutaj blisko w Ćmielowie są ruiny. Więc jakby to było dla mnie takie najciekawsze, żeby tak
troszkę właśnie inaczej spojrzeć na pejzaż właśnie od strony tej architektury, która już jakby była dawno temu. A Maria sztuki, znaczy plastyki, malarstwa z muzyką, jak pan to odbiera? Próba szukania jakiegoś takiego związku z Moniuszką? To jest bardzo ciekawe, bo to jakby są dwie różne dziedziny sztuki. No ale sztuka jakby zawsze się uzupełnia. Tak jak teatr jest połączeniem jakby wszystkich sztuk, no to każde takie połączenie jest moim zdaniem bardzo korzystne, ponieważ no, obrazy są no, takie milczące, więc jakby no, dodać do tego muzykę, to jeszcze to jakby wzbogaca. Jest inny odbiór, jak połączy się te media. Wiceprezydent Piotr Dasios na poplenerowej wystawie w hotelu Panorama podziękował artystom za ich twórczą działalność. Był również zaskoczony poziomem i różnorodnością wykonanych prac. Różnorodność stylów, tutaj różnorodność form. Myślę, że dla każdego są prace takie fajne, przyjemne i przyjemne do oglądania i ładne. Także ja się cieszę, że inspiracją tych prac właśnie są nasze tutaj tereny i tutaj widzimy kilka też prac inspirowanym samym kolegiatą naszą, świętego Michała i rynkiem i wzgórzem tym, na którym stoi kolegiata. Cieszymy się, że Państwu się to miejsce podobało. Spółdzielnia mieszkaniowa Krzemionki ogłasza przetarg nieograniczony, pisemny, ofertowy, odbywający się według regulaminu wewnętrznego spółdzielni na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Ostrowcu na siedlu stawki 44 o powierzchni 812 m2. Cena wywoławcza najmu to 23 500 zł netto miesięcznie. Przetarg odbędzie się 29 listopada tego roku o godzinie 11 w siedzibie spółdzielni w pokoju numer 16. Wadium w wysokości 5000 zł należy wpłacić w kasie spółdzielni do dnia 28 listopada tego roku do godziny 14. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie spółdzielni w pokoju numer 10 lub pod numerem telefonu 41 262 40 45. To miał być mecz na przełamanie i tak właśnie się stało. Piłkarze ręczni po wygranej w Pucharze Polski tym razem odnieśli zwycięstwo w lidze. W meczu derbowym pokonali SMS Kielce 30-26. Pierwsza połowa miała bardzo wyrównany przebieg i zakończyła się remisem. Goście z Kielc trochę zaskoczyli naszych szczypiornistów, grając szybko, pomysłowo i celnie rzucając na bramkę Krzo. Pierwsza połowa była dosyć wyrównana, graliśmy łeb w łeb z drużą z Krzo. Do przerwy bodajże schodziliśmy z wynikiem 13-13, tak. No, realizowaliśmy wszystko to, co trener powiedział nam w szatni, czyli twarda gra w defensywie, szybka gra w ataku. W pierwszej połowie zauważyłem, że brakowało nam trochę koncentracji. Mieliśmy problemy z obrotowym drużyny z Kielc. Też dobrze bronił ich bramkarz. W drugiej połowie byliśmy już bardzo zmotywowani. Zmotywowani zawodnicy Krzo w drugiej połowie zagrali zdecydowanie lepiej i skuteczniej. Po 10 minutach pomarańczowo-czarni zdobyli 8 bramek, a szczypiorniści z Kielc zaledwie 2. W 51 minucie podopieczni trenera Tomasza Radowieckiego prowadzili już 28-18. Co prawda w ostatnich minutach meczu Ostrowczanie popełnili wiele błędów i Kielczanie zdołali nieco zniwelować straty, ale zwycięstwo Krzo ani przez moment nie było zagrożone. W bardzo ważnym meczu Krzo wygrał i odniósł drugie zwycięstwo w sezonie, pokonując SMS Kielce 30-26. Zarówno dla nich i dla nas ten mecz był bardzo ważny, no bo to każdy z nas chciał dopisać te 3 punkty do swojego dorobku. Ja, jeżeli mam ocenić swój zespół, dwie różne połowy, pierwsze 30 minut zagrane nieźle, w obronie realizowane założenia, w zasadzie druga połowa rozpoczęła się chyba 1-7 czy 1-8 i to zawodnicy, którzy weszli na boisku, która widzi się po przerwie, nie udźwignęli, nie realizowali tych założeń, które sobie powiedzieliśmy. Jesteśmy szkołą mistrzostwa sportowego i mamy pewne założenia. Jednym z założeń jest to, żeby wszyscy zawodnicy pojawiali się na boisku i różnie z tym wychodzi w pierwszej lidze. Dzisiaj Państwo byli na meczu, no to widzieli, że w zasadzie zespół, który walczył jak z równym przez 30 minut po zmianie, zwłaszcza te pierwsze 15 minut, kiedy pojawili się zmiennicy, nie istniał, no ale mówię, taka jest,
taka jest idea tej szkoły, żeby tych zawodników jak najwięcej kształcić. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę po tym zwycięstwie. To był mecz bardzo dla nas ważny. Potrzebowaliśmy tych punktów, że tak powiem, jak tlenu. Dziękuję mojej drużynie za walkę, za zrealizowanie tego, co sobie w przerwie w szatni powiedzieliśmy, bo wyszedł zespół zmobilizowany, zdeterminowany, agresywnie w obronie, przede wszystkim skoncentrowany, można powiedzieć, do 50 minuty, bo ostatnie 10 minut narobiliśmy, kurczę, błędów tyle, że normalnie masakra. No ale cóż, wszyscy pograli. W pewnym momencie mieliśmy praktycznie samych wychowanków na boisku. Też mamy młody zespół. I to już wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę, a my widzimy się jutro o stałej porze. Już teraz serdecznie zapraszam.